witamy i pozdrawiamy Państwa ze Stadio Ramon Sanchez Pizjuan w Sewilli, gdzie w obecności ponad 40 tysięcy fanów piłkarze za moment rozpoczną swoje dzisiejsze zmagania. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Okazja przed nim teraz. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Prowadzą zatem 1-0. Wissam Ben Yedder. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Kylian Mbappé. Marquinhos, czujny jak zawsze, przechwytuje piłkę. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Dobra piłka na dojście. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Podanie przyjął Martial. Ben Yedder w posiadaniu piłki. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo. Uwolnił się spod krycia. Okazja! Piłka w siatce! Jaka radość! Wiedzą, że aby awansować, muszą w tym meczu zwyciężyć. Teraz, panowie, idźcie za ciosem. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Karim Benzema wkracza do akcji i odbiera piłkę. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. I gol! Tego im właśnie było trzeba. Z przytupem obwieszczają swój zamiar awansu. Teraz tylko utrzymać wynik. Pokusa, by świętować, jest ogromna, ale to nie koniec meczu. Aktualny wynik to 2-1. To była świetna sytuacja. Wydawało się, że musi tutaj paść gol. Pełna zgoda, ale obrońca zachował się znakomicie. Przeszkodził rywalowi na tyle, że ten nie był w stanie skierować piłki w światło bramki. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Nie może chybić! Varane. Ashley Cole przecina to podanie. To musi wejść! I mamy remis! A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Choć przecież i tak już było nieźle. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Ben Yedder kontroluje piłkę. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Piłka znajduje teraz Benzemę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mbappé. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Nie udało się utrzymać przy piłce. Mbappé ładnie za plecy obrońców. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. Przecież mecz jeszcze trwa. Na tablicy wyników mamy 3-2.
Karim Benzema wciąż prowadzi akcję, szuka tutaj groźnego rozegrania. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Junior przed szansą z rzutu rożnego. Słyszymy, ile kibice oczekują po tym rożnym. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Ben Yedder. Znakomite ustawienie Marquinhosa. Karim Benzema ma teraz piłkę. Pewnie poszuka miejsca do strzału. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ben Yedder. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Diaby z piłką. Dobre wycofanie ze skrzydła. Tak, gol! Po rykoszecie, ale czy to ważne? Liczy się tylko to, że weszło do bramki. Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. Sędzia pozwala grać dalej. Ładnie zapowiada się akcja Saints. Brawo, cudowna parada. Będą to pokazywać w skrótach. A 11 metr z rogu. Strzał głową, ale bramkarz łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Próba odbioru w ataku. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Znajduje tam Kyliana Mbappé. I gol! Tego im właśnie było trzeba. Z przytupem obwieszczają swój zamiar awansu. Teraz tylko utrzymać wynik. Pokusa, by świętować, jest ogromna, ale to nie koniec meczu. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Niewiarygodne, Donnarumma, nie ma bramki. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Powracamy po przerwie. Saints prowadzą, ale przed nimi jeszcze drugie 45 minut gry. Wszystko się może zdarzyć. Anthony Martial. Wissam Ben Yedder. Mbappé teraz przy piłce. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Głęboka ta centra z narożnika. Powiem szczerze, nie wiem, jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. Karim Benzema. Świetne wejście, piłka odebrana. Ben Yedder. Anthony Martial dostaje piłkę. No i jest gol! Widać, że zależało im, by postawić kropkę nad i. Nie pozostawiają tu żadnych wątpliwości. Tak to właśnie widzę. Chcą pokazać, że ten awans po prostu im się należy. Bezpiecznie, ręka bramkarza. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. 100% okazja! Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Świetne teraz prostopadłe dogranie. A i sędzia zatrzymuje tę obiecującą akcję. Jednak spalony. Ale taki na granicy. Naprawdę niewiele brakowało, żeby ta akcja mogła być kontynuowana. No cóż, może następnym razem. I co teraz zrobi Ben Yedder? Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów.
kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Kombinacyjna gra w ataku Juniors. Karim Benzema. Ma teraz szansę, ależ to ładnie zneutralizował. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Strata, przejmują piłkę rywale. Uwaga, za chwilę może być bramka. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. I jest bramka, dzięki której ten mecz nabiera rumieni. Przypomnijmy, ciągle są w pozycji dającej awans, ale muszą się teraz bardzo pilnować. A ich awans wisi teraz na włosku na ich miejscu. Postarałbym się, Tomku, o jakąś solidną odżywkę. Matteo Guendouzi. Nie udało się utrzymać piłki. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Do końca coraz mniej czasu. Kibice wspierają teraz swoją ekipę głośnym dopingiem. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. I tak, proszę Państwa, gol! Mamy wyrównanie. Odrabiają dwubramkową stratę. Cóż za comeback, co za historia. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Mbappé. Zespół Juniors ładnie konstruuje akcję. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. No, posiadanie piłki porówno, tak samo w liczbie bramek. Trafił nam się tutaj dzisiaj bardzo wyrównany mecz. Do tego nie możemy narzekać ani na brak emocji, ani na brak akcji ofensywnych, ani na brak bramek. Nic, tylko patrzeć i podziwiać. Tu się jeszcze sporo może wydarzyć. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka, czy tylko upomnienie? Podawał Mbappé, ale piłkę mają teraz rywale. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant? Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Cóż za znakomita interwencja bramkarza. W sytuacji 1-1 w końcówce meczu. Uratował remis i teraz niech koledzy tego nie zaprzepaszczą. Czy zdoła trafić? Co tu się dzieje? Co za interwencja? Ashraf Hakimi. No, tą akcją mogą rozstrzygnąć mecz. Czy wyjdą na prowadzenie? Piłka w siatce! Udało się! Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą.
Bramka za bramką i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki. O, Catenaccio, to bym tego nie nazwał. Chiesa. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą... Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Co za comeback! Wrócili właśnie zza światów i wyglądają na żywych. Może zaskoczą nas czymś jeszcze. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Ach, mieli piłkę i wydawał... A więc ostatni gwizdek i tylko...